Dzień drugi. Istnienie Boga. Ojcze Święty, chcąc pozostać, jeśli to możliwe, przynajmniej na razie, w perspektywie ludzkiej. Czy człowiek może i w jaki sposób dojść do przekonania, że Bóg naprawdę istnieje? Święty Tomasz zaczął summę teologiczną od pytania An Deus sit? Czy Bóg istnieje? To jest od tego samego pytania, które Pan stawia. I to pytanie okazało się bardzo potrzebne. To pytanie stworzyło nie tylko teodyceę, ale także i całą cywilizację zachodnią. I chociaż dzisiaj niestety odłożono summę teologiczną na półki, to jednak wyjściowe pytanie summy trwa w naszej cywilizacji i nadal rozbrzmiewa. Pytanie o istnienie Boga jest najgłębiej związane z celowością ludzkiego bytowania. Z książki Przekroczyć próg nadziei. Dla Jana Pawła II Bóg to ten, który jest. Człowiek, świat istnieją, przemijają. Bóg jest w sposób niepodważalny. Tymczasem Vittorio Messori zadaje papieżowi pytanie, czy Bóg istnieje. Pytanie prowokacja. Ale święty Jan Paweł II nie gorszy się, nie bulwersuje, przeciwnie. Wykorzystuje to pytanie, by pokazać, że z ludzkich wątpliwości, zadziwienia, zestawiania tego pytania, czy Bóg jest, zrodziła się nasza cywilizacja. To pytanie, czy Bóg jest, tworzy cywilizację, ludzkość, tworzy też człowieka. Czy Bóg istnieje? Stawialiśmy sobie zapewne to pytanie w 79 roku. W państwie socjalistycznym, na ziemi, na której miał żyć człowiek socjalistyczny, w społeczeństwie socjalistycznym, to znaczy ziemi wyjałowionej od Boga. Tymczasem przyszedł On i powiedział: niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Jan Paweł II przywrócił nam Boga. Święty Jan Paweł II przywrócił nam żywą obecność Boga, która zdolna jest zmienić ludzkie życie w wymiarze społecznym, politycznym, historycznym, ale nade wszystko w Twoim i moim własnym. Święty Janie Pawle II, który przywróciłeś nam obecność Boga w naszym życiu, módl się za nami.